W tym filmie spróbujemy dodać 7 dziesiątych do 13 setnych. Zatrzymajcie teraz ten film i sprawdźcie, czy wiecie, jak to zrobić. Takie działanie na pierwszy rzut oka może wydawać się trochę onieśmielające, bo dodajemy dziesiąte, dokładnie 70, do setnych, dokładnie do 13. Setnych. Jak dodać pewną liczbę dziesiątych do pewnej liczby setnych? Odpowiedzią na to pytanie jest przekształcenie dziesiątych na setne. Czyli zamiana postaci ułamka siedemdziesiątych na określoną liczbę setnych. Ciągle będzie to siedemdziesiątych, ale wyrażone jako setne. Zaraz zobaczymy ile to będzie setnych. Na początek przedstawmy obydwa te ułamki w sposób graficzny. Najpierw siedemdziesiątych. Jeżeli jedną całość wyobrazimy sobie jako kwadrat i jeżeli podzielimy go na 10 równych części, to 7 z tych 10 części, te zakolorowane, reprezentuje właśnie ułamek 7. 13 setnych możemy przedstawić w podobny sposób, dzieląc kwadrat na 100 równych części. To rysunek odręczny, ale zakładamy, że te części są równe. W obydwu przypadkach. Prawy kwadrat podzielony jest na 10 na 10, czyli na 100 równych części. I z tych stu zakreślone mamy 10 i tu 3, czyli razem 13, 13 setnych. I chcemy dodać te 70 do tych 13 setnych. I pytanie pomocnicze. Jak przedstawić 70 w postaci setnych? Graficznie, żeby te dziesiąte były setnymi, możemy je po prostu podzielić jeszcze bardziej. Każdą dziesiątą możemy podzielić jeszcze na 10 równych części. W ten sposób. Teraz cała jedność podzielona jest na setne. Każda z dziesiątych jest teraz dziesiątką setnych. Czyli mamy dziesięciokrotnie więcej części w mianowniku. I tak samo w liczniku. Również mamy dziesięciokrotnie więcej elementów. Wcześniej mieliśmy zakolorowanych. 7 z 10 równych części całości, a teraz mamy 70 ze 100 równych części całości. Zauważcie, że zakolorowany obszar nie zmienił się, ciągle jest to ten sam ułamek. Zmienił tylko postać, zmienił formę. W sensie arytmetycznym pomnożyliśmy licznik razy 10 i pomnożyliśmy mianownik razy 10. Jeżeli pomnożymy lub podzielimy licznik i mianownik przez tę samą liczbę, to wartość ułamka się nie zmienia. Jeszcze inaczej. 10 przez 10 to 1. Pomnożyliśmy 0,7 razy 1. Mnożenie razy 1 nie zmienia wartości mnożonej liczby. To całe wyrażenie równoważne jest 70 setnym. Możemy zapisać równa się 70 setnych To ta część plus 13 setnych. 13 setnych bez zmian. To ta fioletowa część. I teraz dodajemy setne do setnych. Jeżeli mamy czegoś 70 i dodajemy do tego 13 tego samego czegoś, w tym przypadku to coś to setne, to razem mamy 83 setne. Czyli to się równa 70 plus 13 setnych. 70 plus 13 to 83 setne. I gotowe.